A jak ty zorganizowałaś sobie życie w Lesznie? Tęsknisz za rodziną i za normalnością? Wiesz co, jak sobie zorganizowałam życie w Lesznie... No co, miałaś taki moment, że tęskniłaś i było ci przez chwilę źle? No bo to jest taka całkowita dla ciebie zmiana. Tak, powiem ci, że tak, miałam taki moment i to nieraz tak naprawdę, bo w domu jest coś takiego, że masz psy, masz, że tak powiem, rodziców, masz to ciepło takie, masz znajomych, tym bardziej ja tam u siebie mam, stamtąd mam w ogóle znajomych, tak? A w Lesznie to nikogo nie znam, znam rodziców Mikołaja i znam jego siorę. I tak naprawdę to nie jest łatwe dla 19-letniej dziewczyny, która przyjeżdża do miasta chłopaka i tam po prostu ma żyć. Tym bardziej, że teraz jest pandemia, wszystko jest pozamykane, też nie mam gdzie kogo poznać, nie mamy gdzie wyjść, jak się spotkać ze znajomymi. No i co, no tak, dlatego też tak częściej wracam do tego domu, no. A Mikołaj, że tak powiem, codziennie pracuje i to też jest tak, że... praca pracą i... No i coś wrzucić, jakieś słówko... Ale przyjdzie. Nie dasz mi dokończyć? Masz, proszę. Nie, no teraz już nie chcę. Nie, no mów. Nie, no powiedz, bardzo. Powiedz, powiedz, bo to będzie głos rozsądku. Nie, no wiadomo, to jest normalna sprawa, że na przykład Oliwia jeszcze... szczególnie w takim okresie, jak jest teraz, że jest ta pandemia i tak dalej, wszystko jest pozamykane, jeszcze jest okres zimowy, to nie jest najkorzystniejszy moment do poznawania nowego miasta i nawet znajdowania jakichś znajomości tam u mnie w Lesznie, chociażby z tego względu, że Oliwia studiuje na uczelni, która jest w Lesznie i nawet nie można wyjść tak naprawdę na studia, więc wszystko jest online. I ubolewam nad tym bardzo, bo najlepszy okres życia jest po prostu, w sensie, jak to się mówi, studencki okres życia jest odebrany. Podawaj ten mikrofon. No i wiesz, ja mam robotę swoją i tak dalej. Ja sobie zawsze dosyć intensywnie planuję dzień. Zawsze mam coś po prostu. Ja bardzo rzadko przesiaduję w domu. Raczej wracam na wieczór po prostu i wieczorem dopiero tak naprawdę się gdzieś tam widzę z Oliwką. Także ja się nie dziwię czasami, że chcę wrócić do Krakowa, żeby tam coś porobić, swojego ogarnąć i tak dalej. No więc... No to odnajdywanie się Oliwki w Lesznie jest jeszcze, że tak powiemy... Jak to ty mówisz, w pralce, no nie w wirówce. Nie, no w wirówce nie, no, ale jest utrudnione po prostu. Jest.